Witajcie drodzy kochani. Chciałem zamienić kilka słów na temat pamięci. Tak, chciałem dzisiaj powiedzieć o zapamiętywaniu. A więc ja z mojego przykładu życiowego powiem wam jedno, że w dzieciństwie otrzymywałem dużą ilość antybiotyków, które spowodowały jakby zamknięcie się mojego hipokampu i jądra migdałowatego. A więc jeżeli osoba ma problemy w Polsce, na terenie Polski z pamięcią, może to wynikać z tego, że w młodości były podawane antybiotyki danej osobie. Antybiotyki powodują uśpienie hipokampu i zamknięcie się jądra migdałowatego. A więc co za tym idzie, są zaburzenia w pamięci, zaburzenia w uczuciach. Taka osoba już nie posiada jakby uczuć specjalnie. Jest to wszystko spowodowane tym, że były danej osobie albo w młodości, albo już w dzieciństwie podawane po prostu antybiotyki. Dlatego, jak to zweryfikować? Czy nasz problem z pamięcią wynika właśnie z antybiotyków, czy wynika właśnie z podawania tych substancji chemicznych, które były jakby w naszym organizmie? Możemy to zweryfikować dzięki radiestezji. Dzięki różdżce albo wahadełku można wybadać sobie, jeżeli nie mamy takiej właściwości, może ktoś nam to wybadać. Lub też można zwrócić się do osoby, która wyczuwa energię, lub też do jasnowidza. Jest to po prostu bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ wielu osobom się wmawia, żeby się uczyły, żeby miały dobre wyniki w nauce, żeby ich pamięć była lepsza, żeby zapamiętywali więcej, a tu niestety podawane nam są substancje w lekach, które całkowicie przeczą jakby temu, że mamy zapamiętywać coś, które po prostu powodują jakby spowolnienie procesów mózgowych, zapamiętywania, właśnie uszkadzają albo zupełnie anulują ten hipokamp w naszym mózgu. Jest to zjawisko nie tylko w Polsce, dodam, że antybiotyki są podawane w innych krajach i właśnie działanie tych antybiotyków na hipokamp jest bardzo, bardzo złe. Oczywiście w zależności od leku, jakiego używamy. Nie każde leki muszą być po prostu oddziaływać na nasz hipokamp, ale przede wszystkim nie polecam stosowania antybiotyków. Właśnie te antybiotyki w moim przypadku jakby uśpiły mój hipokamp i po prostu był cały czas zamknięty, jak również osłabiają funkcjonowanie naszego mózgu. I to trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie ma wiedzy na ten temat. Antybiotyki są podawane ludziom wielokrotnie, są sprzedawane w dużych ilościach. No i po prostu jakby ten uboczny efekt tego antybiotyku, to właśnie go omawiam w tej chwili, że to jest jakby zablokowanie hipokampu i jądra migdałowatego. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma produkuje Aronit, który jest naturalny, który jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na naszym YouTubie. Pod YouTubem będzie właśnie link do naszej aukcji.